Siema, pamiętacie Skyline'a z poprzedniego odcinka, którego ukleiliśmy lampkami? Jeżeli nie, to odnośnik do tego odcinka macie tutaj. Dzisiaj porozmawiamy z właścicielem tego auta, porozmawiamy o jego wadach i zaletach oraz użytkowaniu go na co dzień. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę, bo to ostatnio mamy ich dość mało, więc może podbiją nam zasięgi. Pamiętajcie również o napisaniu komentarza o tym, czy chcielibyście użytkować albo przejechać się choć raz po takich zimowych drogach Skyline'em R34. Lecimy z odcinkiem. A więc poznajcie teraz właściciela tego pojazdu, czyli Daniela. Daniel jest bliżej nam znany jako Góral, jest w naszej ekipie już od bardzo dawna. Cześć, siema. No i powiedz nam od razu na wstępie, co my tu mamy, co to za wóz? Co my mamy? To mamy w sumie stokowego R34. Sprowadzonego prosto z Japonii 4,5 roku temu. Sprowadzałeś go sam? Przez kogoś? Przez jakąś firmę? Pomocą kolegi, można powiedzieć, firmę Yakuza. Podałem cię, Szymek. Dziękuję za pomoc i spełnienie marzeń. Czyli z okolic Krakowa. Dokładnie, tak. Z Kawina. Tak, to tak znamy. I powiedz mi, ile czekałeś na niego? Od momentu, w którym powiedzmy sobie wybrałeś, że chcesz ten. Właśnie, jak to wyglądało, ta procedura cała, nie? Więc tak. Miałeś przedstawione jakieś kilka pojazdów? Nie, czy... było tak. W 19 roku to był styczeń. Zaczęliśmy go szukać po licytacjach, wymaganie było, że musi być biały? Inny. Po prostu biały, czerwony. Okay, czyli odpadał srebrny i odpadał szary. Druga sprawa najważniejsza, manual. To musiało być obowiązkowo. Kolejna rzecz, oczywiście turbo. Bez turbo no to nie jest auto. Czyli chciałeś konkretnie GTTK. Tak, dokładnie. To miał być 100% oryginalny, bez żadnych przeróbek. Okay. No i po 2 miesiącach szukania po licytacjach udało się wylicytować w kwietniu bodajże. Końcem czerwca go odebrałem. No i w jakim stanie on przyjechał do ciebie? Jak wyglądał? Tak wiesz, na gotowo. Od spodu? No. Jak nowe auto. Nigdy nie wierzyłem, że tak stare auto może tak wyglądać. Ale jednak zima w Zakopanem dał radę. Pierwsza. Na następny dzień się przygotowałem już, zakonstruowałem samochód cały, od spodu na szczęście dużo nie było. Podwozie całe zrobiłeś, zdarłeś tak. Całą rdzę co było tak, i tak, czy tam pawy było takie naloty tylko tak naprawdę. Czyli zdarłeś tą jakby powłokę, ten nalot tak. Cały i nałożyłeś nową konserwację. Mówisz, że podwoziowo wyglądał sztos, a z zewnątrz, wiesz, no Japończycy słyną z tego, że potrafią sobie tam przygruzować samochód. Też, ale ogólnie było tak, że lakier był wypalony od słońca, więc po prostu już odchodzi od podkładu. Więc po prostu był cały pomalowany, zostały przy okazji dołożone dokładki z wersji Impul, a potem na pół roku później dołożyliśmy jakieś customowe dokładki, które musieliśmy sami z kolegą wymyślać. Adam, po też cię pozdrawiam. Jak na pierwszy raz coś takiego do GTT, to myślę, że mu bardzo dobrze wyszło. No dobra, to jak już jeździsz nim 4 lata, tak jak powiedziałeś, bo 4 lata temu był sprowadzony, z jakimi bolączkami do tej pory się spotkałeś z tym samochodem? Ten samochód był bezobsługowy do ubiegłego roku końca, który niestety wydmuchał uszczelkę pod głowicą. Czyli robiłeś całą uszczelkę, czyli taki mały remont cię już... No jednak się okazało grubiej, bo był delikatna skaza na bloku, no i poszedł pełny remont silnika. No to trochę się wykosztowałeś. Możesz zdradzić, ile taki remont wyszło teraz? Mnie po zniżkach ponad 20 tysięcy. Już jest robiony tak jak trzeba? Tak, jest zrobiony tak tip-top, jest dotarty, co w sumie zobaczycie na filmie później, jak jeździ. Czyli minimum kolejne 4 lata przed tobą bez jakiejś tam awarii, mam nadzieję, nie? Myślę, że dłużej. Dobrze. Jest, dbam o niego, zmieniam olej bardzo często na nie taki najtańszej, kujawski. Jak dbasz, tak masz, jak mówię. Dokładnie, to jest to. Wspomniałeś nam o dokładkach, to pierwsze co mi się rzuca w oczy, jak już przy tyle jesteśmy, to ten dyfuzor, który jest dość duży. Co to jest za dyfuzor? Czy to jest seryjny dyfuzor? Raczej nie. Nie, to był nasz wspólny plan z Adamem właśnie. Wymyślimy, co można zrobić do oryginalnego GTT zderzaka. No właśnie nic nie ma, wszystko jest do GTR-a. Do GTR-a wszystko można znaleźć. To jest jakby custom całkowicie, tak? To jest całkowity custom wymyślony od samego początku do samego końca. Już będę wiedział, co poprawić na następny raz, będzie bardziej agresywny po prostu. Bo to jest taka, powiedzmy, że próbka. Czyli taki prototyp. Tak, prototyp, żeby sobie sprawdzić, co można tu mniej więcej założyć. Tutaj jeszcze przy okazji miał akurat też fajną gumę, dokładkę z Japonii. To jest fajne, bo ten spoiler jest taki bardziej agresywny. Dokładnie, wtedy, nie? Tak. I to fajnie, bo to jest guma. Pytanie, jeszcze nie odpada ci ta guma? Jak... Nie. Przy pełnej prędkości, oczywiście na niemieckiej autostradzie testowane, nawet nie rusza. Tu widzę znaczek GTT. Tak. GTT. Są takie seryjne znaczki? Nie, to akurat kolega Radek. Pozdrawiam Radka Rzeszowa. Kolejne pozdrowienie. Takie magiczne znaczki i też nawet z odblaskami. Czyli na tyle już praktycznie nie mamy żadnych zmian? No, wydech. Od połowy już był przyjał taki gotowy. Z katalizatorem, łącznie nawet katalizator jest. Miał katalizator? Tak, ma katalizator. I dalej ma katalizator? Pod schodami.
W piwnicy. Aha, czyli, ale to po co go trzymasz tam? No tak, na kiedyś, jak kiedyś będziesz go wsadzić na starość. Mimo, że jest to duży wydech, chyba 3,5 cala nawet, jest bardzo ciche. Ostatnio go tankowałem i zapomniałem go zgasić. Nawet. Ale tu nawet jak jeździliśmy, co zobaczycie na cinematiku, no to nie słychać go prawie. Znaczy, z przodu słychać, wiesz, tam turbo, jak się wkręca. Dokładnie. Ale tył prawie tak, wiesz, czasem sobie coś tam strzeli, ale tak to jest cicho w miarę, nie? Okej, a teraz szybka przerwa na autoreklamę. Uruchomiliśmy wspieranie naszego kanału, co oznacza, że przygotowaliśmy dla Was jeden pakiet, dzięki któremu już od pierwszego miesiąca wsparcia obok Waszej nazwy pojawi się ikona japońskiej felgi. Decydując się na wsparcie naszego kanału, będziecie mieć dostęp do dodatkowych materiałów oraz krótkich filmów backstage. Wszystkie uzbierane w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na szybszy rozwój kanału, czyli zakup lepszego sprzętu oraz realizację coraz lepszych materiałów. Z góry dziękuję każdemu osobna za każde okazane nam wsparcie. Z tego względu nie chciałem głośnego wydechu, ponieważ jedzie dużo tym samochodem. To jest moje daily po prostu. Już zrobiłem nim przez te 3 lata ponad 40 tysięcy kilometrów. I to jeszcze... Właśnie, a jeździsz nim w taką pogodę jak teraz mamy? Zima? Jeszcze no, zakopane dodajmy do tego. Dokładnie, tak. Ale to już chyba będzie jego ostatnia zima, resztę pójdzie do ciepłego garażu. Czyli przez te 4 lata jeździ mieściłeś po prostu, normalnie tak, na co dzień zawsze. No i jak ci się jeździ w ogóle takim autem na co dzień? Akurat bardzo przyjemne. To jest troszkę twarde, ale idzie się do tego przyzwyczaić. A jak ze spalaniem? No, to już nie jest kolorowo. No. Wychodzi średnio tak około złotówka za kilometr. No to pali sobie trochę. Jak pali. Na daily, no to dużo, nie? Gdzie musisz tak. Dojeżdżać do pracy i tak dalej. Ale za to przyjemnie się jeździ. Wsiada się z bananem na twarzy. Wsiada za kierownicę i jesteś zadowolony. Wiesz, na co zwróciłem jeszcze uwagę? Że jak przejeżdżaliśmy tam na przykład koło Krupówek właśnie, mnóstwo ludzi. Każdy, kto przechodził, to się odwracał za Skyline'em i łamie karki. Dokładnie. Wszystkim. To jest czy to starszy wiek, czy to młodszy? Wszyscy. Jednak wszyscy. Dobra, przejdźmy do boku i powiedz mi, co to masz za felgi? W tej chwili to jest setup zimowy. Jak tak, dokładnie. Setup oryginalne felgi z GTT. No widać, są tak trochę biedne, schowane. Ale mamy porządne opony z kolcami. Mhm. Nawet. No to wiadomo, zima. No jak zima zakopane, no to właśnie, na zamknięte doki to idealnie się nadają. Do tego mamy jeszcze dokładkę Impula, z laminatu właśnie, ale dość ładnie spasowane. Nie, to dobrze wygląda, bo przeważnie z laminatami jest tak, że one są odkształcone i dopasować tak, to jest problem, nie? Miałem pierwszą dokładkę, to też była niby z GTR-a, można ją przerobić, ale było za dużo zabawy, więc po prostu odpuściłem sobie ten temat i akurat bardziej dopasowany zaraz. A hamulce są seryjne? Hamulce tak, jest całkiem seryjne hamulec, 4 tłok z przodu, 2 tłoki z tyłu. Jednak co widzieliśmy na torze, jak jeździliśmy w Warszawie, tak. Wystarczająco. Daję radę na tą budę, na tą moc, bez problemu zatrzymuję auto. Czyli zadowolony jesteś, tarczę też widzę, tak, że masz nacinane. Tarczę zmieniona, nacinana DBA, 3000 bodajże, jak dobrze pamiętam, 310. Nie grzeje się, nie czuć, żeby puchły hamulec czy coś. Bez problemu daję radę, to jest tak samo. A zawias? Co to jest za zawias? Zawias właśnie, mamy gwint Tajna, jest obniżony, nie? Tak, jest tak obniżony, seryjny. Nie jest tak całkiem na maksa skręcony, ale to będzie na lato już. Będzie skręcony na maksa, dopasowany i nowe felgi też będą, wiadomo. Okej, okay. A jaki masz plan na felgi? Masz już coś wybrane? Tak, mam. Jakieś 5-ramienne albo 6 ewentualnie, zależy, okay. To będzie akurat na rynku. Nie ma co przesadzać akurat no do wiem, mojej jazdy. Z przodu widzę, mamy też dokładkę, to jak rozumiem, to też jest tak. Wasza robota, też custom. Tak, pewnie, dokładnie. Tak? Pierwsza była wyżej ta dokładka, bez trochę dystansu. To samo widać, auto niestety było jeżdżone przed chwilą. Tak, no auto Peter? Użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, dokładnie, a nie tak. Jest stojące pod chmurą, wiesz, w garażu. Był sam ten Peter, a stwierdziliśmy, że jednak
to było za wysoko, więc dołożyliśmy tak by dokładkę alias GTR z derzak Zetina. No bo jakby to są dwie części, nie? Ta tak, dolna, znaczy, która to, jest, wystaje w tą stronę. Tak, tak, to jest druga część, a tu jest jeszcze trzecia część, bo to by jeszcze dołożona. Tak by część części się składa ta dokładka. Czaje. Ten splitter cały. Jest bardziej tak, agresywny, pan, też, tak, też fajnie go, wygląda. Ale mam jedno pytanie. Co ci wpadło do głowy, żeby go pomalować na taki kolor? No w sumie zaraz to przyjdzie do środka, to wtedy omówię, dlaczego tak okay, właśnie taki przyszedł pomysł akurat. Dobra, no to jak już jesteśmy przy przodzie, z przodu masz jeszcze chyba grill zmieniony, nie? Bo to nie, to jest... właśnie nie jest grill, to właśnie jest folia czarna, to właśnie optycznie zwiększa grill. Okay. Bo tak jest biały i wygląda by było po prostu tak całościowo zasłonięty grill cały. Rozumiem. A tak to optycznie wygląda, że jest właśnie taki duży grill. Dobra, to podnoś machę i zobaczymy, jak to tam wygląda pod spodem. Tutaj elegancko, powiem ci, nawet bardzo czysto, jak na te warunki, w których dzisiaj jesteśmy. Dokładnie, tak. To mamy seryjnego RB25D, na mocą 280 koni. No i to jest ta wersja Neo, nie? Tak, dokładnie. Niby ta ekologiczna podobno. A czym się to różni? Wiesz, o czym to się różni? No ja niby, żeby niby nie paliła, ale jest bardziej elastyczny na przykład. Czekaj, bo jak patrzyliśmy... Na pierścienie bodajże, to chyba się różniły między różniły, tak. Zwykłą troszeczkę wersją Neo, nie? Były inne, takie są różnice, bo też nawet były dwie wersje, S1 i S2 w R33, to też jest duża różnica na przykład. Dobra, to opowiadaj, co tu się więc zmieniło? Tak, co się zmieniło przy remoncie silnika niestety, więc tak, wyszła gruba aluminiowa chłodnica, to jest pierwsze, musiała iść, bo tamta niestety pękła, się okazało, jednak też chłodnica pękła. Oczywiście najważniejsza modyfikacja w R34 to jest intercooler. Oryginalny jest schowany tam pod filtrem paliwa, powietrza, przepraszam. To jest taki malutki? On jest dosłownie gdzieś taki. To w Audi 1.9 TDI 10 koni miałem większy. Ten taki malutki, coś takiego. Jak chłodnica oleju, co są motorowe. Dokładnie, nie? Tak, to jest takiej wielkości. Troszkę trzeba dać gatu i za chwilę. Takie malutkie, nie? Tak, i nie dawało w ogóle to rady. Też tu widzę dolot, masz jakiś chyba zmieniony, bo jest jakiś nie, grzybek. Nie, to oryginalny grzybek HKS, który był przypłynął z Japonii, tak okay. Był. Ale tak, one są tak... oryginalnie tak montowane, czy...? Nie, to nie jest oryginalny, to jest oryginalna taka pucha tutaj idzie. To jest oryginalna rozpórka, mamy nawet troszkę regulowana, ale to głównie tu jest stopem zestrzenia oprócz tego. No i pokrętła do regulacji gwintu twardości. A jakim możesz się pochwalić teraz wykresem? Jaka to jest moc mniej więcej? Mniej więcej zbieram się od... 2 lat, żeby pojechać na hamownię i myślę, że to w końcu na wiosnę to zrobię. Okej, czyli nie mamy potwierdzonego, a jakbyś miał tak szacować, plus minus? Myślę, że to chyba seria chyba powinna być. Okej, czyli taka zdrowa seria. Taką mam nadzieję. To ile w serii mają? 276 dokładnie. 276. No to już tak. I tak ma się czym odpychać. Dokładnie, w sensie to troszkę ciężkie auto, czuć się na tym zakrętarze troszkę tak przegina to auto. No ale wiesz, no 300 koni jak na daily auto to całkiem wystarczająco myślę, nie? Dokładnie, spokojnie. Napędem. Dobra, to zamykaj machę i lecimy do środka, zobaczyć co tam w środku, bo powiedziałeś mi, że nawiązanie do tego koloru, tak. Odpowiedź poznamy w środku, więc tak, sprawdzimy. Dokładnie, więc zapraszam do środka. Tu mamy niebieską, prawdziwą Alcantarę. Fotele masz seryjne z tego auta? Tak, to są seryjne i myślę, że to jest chyba jedyny custom seryjnych foteli w R34 chyba na świecie. Myślę, że tak mogę powiedzieć. Przy tym, że to jest Recaro albo inne fotele, czy Bride'a. A ty po prostu te, co miałeś wcześniej fotele, tak. Dałeś je do tapicera, żeby dokładnie. Je oprzeć na nowo. Czyli teraz już rozumiem, bo tam widać tak. Też na gałce, to jest czyli gałka... akcentujesz jakby kolorem. Tak, dokładnie. Rozumiem. Pod jako... to wszystko idzie. Oryginalna gałka G-Ready, akurat dała się po fajnych pieniądzach kupić na promocji. Resztę wszystko jest seria zegary, a tak jeszcze troszkę pracy przy nim jest, jak gdzie to dalej do obszycia jeszcze czeka. Jakie masz plany na przyszłość? Jakie kolejne modyfikacje, co byś chciał zmienić? Na przyszłość właśnie, to z takim myślę, że chyba nie ma tutaj dużo. No wspomniałeś takie... na pewno o felgach. O felgach, tak, to przede wszystkim felgi, żeby były jakieś ładne kółeczko się toczyło.
a reszta oprzycie kierownicy, jakieś może kiedyś Recaro wsiądzie jednak faktycznie jakieś na bogato. Nie, napęd na tył ze szperą, oryginalną 25% i do tego mamy skrętną oś z tyłu, Hikasa tak zwanego. O, a wiesz ile stopni się skręca? To tyle. To jest to kopalnia stopni, ale na przykład przy parkowaniu... Ale w czymś to pomaga rzeczywiście? Tak, przy parkowaniu jeździ, przy parkowaniu czuć, tak. Przy parkowaniu czuć, najgorsze jest przy dużych prędkościach, na przykład w deszczu, bo nie wiadomo wtedy, czy auto skręca, czy po prostu leci bokiem. Czy leci bokiem, no trzeba takie się jest wrażenie, tak, nie? Trzeba się przyzwyczaić do tego, ale to ogólnie to pomaga, a też większość wszyscy to wyrzucają. I to jest mechaniczna skrętna oś. Elektroniczna już. Elektryka, tak? To masz elektrykę i resztę idzie to mechanizm. Ale się popisał kontra. W preludzie była mechaniczna. Kat, bo glut ci leci. Dobra, zamykaj te drzwi, bo nam pada śnieg do środka. Tobie bardzo muszka, a kamerzyście leci glut z nosa. Więc przejdźmy do pytań od widzów. To zaczynamy pytania od was, które mogliście zadawać na naszym Instagramie. Tutaj wyświetla się Instagram. Zawsze przed każdym kolejnym odcinkiem możecie nam zadawać pytania do właściciela pojazdu. No i Daniel, lecimy z pierwszym. Ile pali to gazu? Tyle się wleje. Ale masz gaz rzeczywiście? Nie, nie ma. To jest taki żart. Następne. Dlaczego? Nie, tego nie mogę przeczytać. Ile oscypków ukradłeś, żeby go kupić? No, będzie tak z ciężarówką, będzie dobra, ciężarówka. No, byłaby trochę warta taka ciężarówka, nie? Jakby zawchać. Nawet więcej byśmy cię kupił za taką ciężarówkę oscypków, jeszcze po cenach skrupułem do rogole. Czy myślałeś o przekładce kierownicy na lewą stronę? Był plan, i to na samym początku, zanim go kupiłem, a przecież jak go kupowałem, był plan, ale jednak stwierdziłem, że można się, tak tak, można się przyzwyczaić. Kiedy słabna 2JZ? W sumie na JZ tu jest pytanie. Na JZ. Myślę, może rok temu. Za ile lub kiedy? W ogóle nie będzie sprzedawane. Miałem propozycję, czy dalej czekają klienci, no, aż mi dam znać, ale nie, jednak nie, zostaje. Czyli zostanie z tobą już, tak? Jak najdłużej chcę, żeby został. I tego życzę. Jak tam 2JZ? Kolejne pytanie. Same z 2JZ-em. 2JZ. Zazdroszczą ludzie, że mam porządny silnik. Jak zwykle, no ludzie nie znają innego silnika niż tylko 2JZ. Czy dasz się karnąć? Na miejscu pasażera jak najbardziej. Pozwolicie z lewej strony. Na torze jak byliśmy, no to przewiozłeś mnóstwo osób i zrobiłeś dzień, myślę, nie jednej osobie. Czy dasz się karnąć Szpakowi? Nie wiem, kto to Szpaku, ale może znasz? Z ekipy Łosaka pod Halę. Pozdrawiam cię, Szpaku. Nie, nie dostaniesz. Nie wsiądziesz za kierownicę. Ile pali oleju na 100 km? Na 100 km? No. 100 km musiałbym przeliczyć na 10 tysięcy. Ale spala ci coś oleju? Bierze? Na 10 tysięcy, jak mierzyłem, łącznie to byłem kiedyś na torze jeszcze wcześniej, to wyszło jakieś 300 ml. Czy przywieziesz oscypki, to świta? Zawsze jak jadę gdzieś na zlot, zawsze ktoś mnie pyta o oscypki, dla nich specjalnie kupuję. No i dobra, to mamy tyle pytań od widzów. Zadaliście dużo w sumie pytań o spalanie oleju, 2JZ, było ich mnóstwo, tutaj nie przeczytałem wszystkich, bo cały czas by się powtarzały. I pytanie na koniec ode mnie jeszcze jedno. Powiedziałeś, że kupiłeś go 4 lata temu. No, jaka była cena wtedy za niego? Ceny to samo mogę wam zdradzić, to było w okolicach 60 tysięcy wyszło. 60 tysięcy? Tak, to był bardzo tanie. Tak spokojnie połowa z tego, co teraz mógłbyś za niego żądać. Myślę, że minimum, nie? No to sadziłem do niego w sumie parę długie tyle. A miałem duże propozycje nawet z dwójką z przodu, ale jednak po dwóch dniach się rozmyśliłem. No ale życzę ci, żebyś jeździł mimo wszystko jak najdłużej tym samochodem. My wam dziękujemy za to, że oglądaliście odcinek do końca. Dziękuję tobie, Daniel, za to, że dziękuję. Nas oprowadziłeś po swoich okolicach i przedstawiłeś swój wóz. No i cóż, zostańcie z nami do kolejnego odcinka. Siema. Wojtek, zimno ci? Nie, wcale nie. Nie? Pogoda nas nie rozpieszcza, ale... Dobra, to pokaż góral. Też nie jest zimno wcale, ani trochę. Ale tu, pomijając to, że ja mam na sobie 3 pary skarpetek, chłop ma jakieś tam do kostek. Jeszcze zobacz, ja jestem zapięty w kurtkę, mam na sobie 2 bluzy, a chłop w bluzie śmiga i mu mówi, że mu zimno w łóżka. No. A to ty chyba nie masz bluzy Japan Lee. Jednak ma, ale...